Jeśli chce się coś zrozumieć, trzeba pytać o to ludzi albo książki. Książki też są ludźmi. Mogą pomóc, jak ludzie kłamią. Nie czytałem książek od tak sobie. Chciałem zrozumieć, jak urządzony jest świat. Chciałem dowiedzieć się, jak mam na tym świecie żyć. Pytałem o to ludzi, ale mi nie odpowiadali. Szukałem odpowiedzi w książkach. Książki uciekały od odpowiedzi. Książki szczegółowo, bardzo szczegółowo opisywały, jak masz żyć, jeśli niczego ci nie brakuje. Książkowi bohaterowie cierpieli, a ja się dziwiłem. Ja, żywy i prawdziwy, nie rozumiałem tych książkowych ludzi. Nie poruszały mnie ich papierowe cierpienia. Oni byli na niby jak nauczyciele w szkole. Nauczyciele radzili czytać książki i ja czytałem. Czytałem wszystko bez wyboru. Czytałem niekończące się nudne opisy bezmyślnych żywotów ludzi słabych i leniwych. Nauczyciele nazywali takich ludzi bohaterami. Ale ja nie rozumiałem, na czym polega ich bohaterstwo. D'Artagnan miałby być bohaterem? Jaki z niego bohater, skoro miał ręce i nogi? Miał wszystko. Młodość, zdrowie, urodę, szpadę i umiejętność fechtunku. Gdzie tu bohaterstwo? Tchórz i zdrajca, wciąż popełniający głupstwa dla sławy i pieniędzy, miałby być bohaterem? Czytałem książkę, nie rozumiejąc nawet połowy. Wszyscy, i dorośli, i dzieci, widzieli w muszkieterach bohaterów. Nie spierałem się. Nie miałoby to sensu. W każdym razie, ja nie mogłem wzorować się na tych bohaterach. Książkowi bohaterowie albo wcale nie byli bohaterami, albo byli nimi tylko częściowo. Najlepsi z nich zachowywali się jak ludzie tylko czasami, jak gdyby niechętnie. Pozwalali sobie żyć dopiero na kilka minut przed śmiercią. Dopiero przed śmiercią zaczynali mi się podobać. Dopiero szlachetna śmierć godziła ich z bezsensownym życiem. Przeczytałem fragment książki Rubena Gallego Białe na czarnym. A teraz nominuję. Jest kilka osób, które chciałbym nominować, które chcę zaprosić do czytania, do wspólnej zabawy. To pochodzący ze świecia Mariusz Lach. To bywający w świeciu Andrzej Jerzyk. To słyszący kiedyś o świeciu Artur Andrus. To także Daria Kazuła, Ewa Grzeszczuk i Asia Stypulska. Powodzenia!